Prawie 10 tysięcy złotych udało się zebrać podczas balu charytatywnego na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu. Pieniądze będą przeznaczone na sprzęt sportowy. To jest inicjatywa fajna, bowiem mamy fajny plac zabaw, ale brakuje nam elementów tego placu zabaw. Brakuje nam właśnie dla maluchów, dla naszych przedszkolaków, a dzięki tej inicjatywie myślę, że będziemy mogli sobie temu sprostać i zorganizować to dla tych dzieci. Natomiast mało tego, powiem tak, ten bal przerósł moje oczekiwania, to znaczy zainteresowanie tym balem przerosło. Myśleliśmy, że nie będzie nas więcej niż 60-80 osób, a od wtorku mówimy wszystkim chętnym nie. Na chwilę obecną mamy tu 154 osoby miejsc przygotowanych, także ja się bardzo cieszę, że taka jest możliwość, że jednak duch w narodzie nie ginie i że te cele społeczne, a także chęć pomocy jest jednak nam kierowana dla naszych dzieci. Pomysłodawcą balu był Sylwester Rakowski. Jest przekonany, że warto pomagać niepełnosprawnym dzieciom. Generalnie potrzeby są bardzo duże, tak jak wcześniej powiedziałem, natomiast czasami tych pieniążków mało płynie z władz, rządów, także wszystkie dodatkowe pieniądze na pewno miliony są widziane. Podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wykonali piękne przedmioty na licytację. Przydadzą się już niedługo, bo to ozdoby świąteczne. Przygotowanie bombek, choinek czy świeczników to także część terapii. Najważniejsze jest jednak to, by zmienił się sposób, w jaki zdrowi ludzie postrzegają osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim traktujmy je tak, jakbyśmy chcieli być sami traktowani, czyli nie odwracajmy wzroku, nie mówmy, że coś jest nieładne, starajmy się nie zauważać tych osób, bo one są jednak wśród nas. One też chcą być kochane, też kochają przede wszystkim, one kochają bezinteresownie i myślę, że tutaj nie ma manipulacji emocjonalnej, bo one są wyrazicielem najlepszych emocji, one są po prostu kochane i chcą być kochane. Na szczęście podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu nie mogą narzekać na brak przyjaciół. Za 9300 zł będzie można wyposażyć plac zabaw w wiele sprzętów do rehabilitacji.